Na dobrą sprawę dwa kawałki drewna skręcone czterema śrubami. Nie ufajcie mi, ja nie jestem kompetentnym człowiekiem. Idę właśnie do Łukasza z zakładu stolarskiego Tulew Chęc, mojego kolegi. I Łukasz dzisiaj postara się udowodnić, a właściwie wytłumaczyć się z faktu, że stolarz wziął się za stworzenie gitary od zera. Po drodze żonę postera, koleżanką i z córką. Dobra, Iga, debiutujesz na YouTubie. Dobra, jesteśmy. Dobrze, jesteśmy w królestwie Tulew Chęc, czyli tak naprawdę w garażu rodziców Łukasza. W tak zwanej noże. Małe miejsce, ale widzę, że coraz więcej narzędzi i również do tego projektu chyba zainwestowałeś w coś, no nie? Zainwestowałem w bardzo dużo rzeczy do tego projektu i podejrzewam nawet, że koszt narzędzi i wszystkich rzeczy związanych z zrobieniem tej gitary w ogóle przewyższy wartość tej gitary. Co kupiłem? Przede wszystkim materiały. Lewienko. Gryf. Klon. Klon falisty. Na podstrunnicę kupiłem coś takiego. To jest taki krótki kawałek? No, zobacz. No to jest dokładnie tyle, ile potrzeba. To jest coś, co się nazywa Paufero. Jest to ponoć jakaś odmiana palisandru. Twarda. Niektórzy twierdzą, że ponoć brzmi jaśniej niż palisander. Ci, którzy wierzą w ogóle w to, że drewno wpływa na brzmienie gitary, to... Ciekaw jestem, co sądzicie, czy drewno bardzo wpływa na brzmienie gitary. Nie mówię o sustainie, mówię o samym brzmieniu, że gitara brzmi w taki, a nie inny sposób. Ja osobiście uważam, że ma to niewielki wpływ, ma to jakiś wpływ, ale w niewielkim stopniu myślę, że 90-95% brzmienia to są jednak pick-upy. Gdzieś przeczytałem takie zdanie, opinię, taką dosyć mądrą, że tak naprawdę gitara sama w sobie nie jest instrumentem. Instrumentem jest gitara, jest wzmacniacz, są pick-upy, kabel może mieć wpływ na brzmienie nawet. Drugi kontrowersyjny temat, bardzo często jest poruszany na forach audiofilskich, wpływ przewodów na brzmienie instrumentu. Ja też chciałbym podkreślić, że ja nie jestem lutnikiem. Nigdy w życiu nie zrobiłem nawet pół gitary. Nie bierzcie tego, co mówię, za pewnik. Wszystko, co mówię, to jest gdzieś jakaś wiedza, którą przeczytałem, usłyszałem i to nie jest absolutnie... Nie ufajcie mi. Ja nie jestem kompetentnym człowiekiem, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Rozumiem, że to jest po prostu dla ciebie wyzwanie i tyle. To jest wyzwanie i tyle. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że zrobienie gitary nie jest łatwe. Znaczy, nie jest łatwe. W teorii jest łatwe, natomiast decydują sobie naprawdę milimetry i to są... Właśnie ułamki milimetrów. Ułamki milimetrów, no. Wszyscy mówią, że nie da się zrobić pierwszej gitary, która będzie dobra. Gdzieś dopiero jakaś tam, nie wiem, trzecia, czwarta gitara jest szansa, że ta gitara będzie instrumentem dobrym. Cel jest taki, żeby gitara była grywalna, no i chcę, żeby gitara stroiła. W najgorszym wypadku powieszę ją sobie na ścianę. Pastor ma podejście do życia takie jak ja. Przed robotą kawusia. Wielu lutników powie, że stolarz nie powinien się brać za robienie gitar. Pewnie słusznie. Po pierwsze, nie uważam się za stolarza, bo jeszcze mi dużo brakuje chyba, żeby... Czyli nie jesteś nawet stolarzem. Nie jestem nawet stolarzem. Prawda jest taka, że nie robi tej gitary na sprzedaż. Nie oszukuję sam siebie ani nikogo, że to będzie najlepsza gitara na świecie. Miałem ochotę zrobić sobie gitarę i ją sobie robię. Mam możliwości, to próbuję zrobić. W ogóle ten pomysł jest poroniony. Chcesz słuchawki? No daj. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. Tak.
9 lat temu wpadłem na pomysł, żeby sobie złożyć gitarę samemu. Chciałem mieć gitarę taką unikalną, której po prostu nie można sobie ściągnąć z wieszaka w sklepie. I pomyślałem, że sobie ją złożę z różnych części. Plan był taki, żeby co miesiąc kupować jakieś komponenty, tutaj korpus, tutaj gryf, tutaj jakieś klucze i inny osprzęt. I po prostu tak po paru miesiącach złożyć sobie gitarę. Pierwszego miesiąca kupiłem korpus, który, jeżeli dobrze pamiętam, jest zrobiony z drewna olchowego. Kupiłem wtedy materiał do wycięcia pickguardu. Czterowarstwowy taki plastik, on jak ładnie się go wyfrezuje, to będzie miał te takie paseczki. Myślę, że wytnę z tego jakiś ciekawy pickguard. Nie będę bawił się tutaj w zrobienie tego srebrnego. Nie? Pomowanego. Nie. Ja myślę, że zrobię sobie cały taki jakiś fikuśny. I ostatnią rzeczą, jaką kupiłem pierwszego miesiąca mojego challenge'u składania gitary, to jest mostek. Właśnie, tutaj jak sobie zerkniecie, otwór jest ewidentnie na humbuckera, a ten taki ukośny tutaj otwór to jest ewidentnie na singla. I jak się przyłoży tutaj do tych dziurek, no to jak widzicie tutaj... Tak, będę wycinał. Z przodu zresztą też będę wycinał. Będę no to będą dwa humbuckery? Dwa humbuckery, ale... Co? Nie będą jakieś high-gainowe, tylko jakieś takie fajne, takie vintage'owe. Główka będzie odwrócona tak jak w gitarach nowoczesnych. Ale główka od tele. Główka od tele. Jak widzimy na szablonie, to dum, tym. Zobacz, to weź przyłóż, zobaczmy. Będzie tak. No wygląda jak gitara. No wygląda jak gitara. W zasadzie moglibyśmy już na tego MDF-a nabić progi i pewnie by grało. No ale kupiłem progi w rozmiarze medium. Bo jumbo by się przydały. No jumbo by się przydały, ale to już nie będę kombinował. Tak. Jak wygląda taki surowy próg? Można kupić gotowe, przycięte i przygięte już. Więc to są przycięte, przygięte. Ułatwienie. One mają predefiniowane przygięcia. Do odpowiedniego radiusa się kupuje jakby bardziej przygięty próg niż docelowo. Aha, i to się przycina. Tak, to się przycina. Czy one są za długie? One są za długie. I ucinamy końcówkę. Są takie specjalne obcęgi do przycinania progów, które kosztują miliony dolarów. Polak nie będzie płacił miliona dolarów i można sobie kupić w budowlańcu obcęgi i można je sobie na szlifierce zeszlifować na płasko. A tak ludzie robią w internecie. No i potem te progi się tutaj równiutko pyk przycina. Też można kupić za miliony dolarów taki specjalny pilnik, ale można też zrobić sobie samemu. Zrobiłeś sobie pilnik? Se samemu, znaczy pilnika sobie nie zrobiłem. Po prostu kupiłem pilnik, uciąłem go diaksem. I teraz jest taka fajna zabaweczka, dzięki czemu możemy sobie... Tak, jak mamy nabite progi, które wystają i tylko czekają, żeby poranić nasze palce, to wtedy bierzemy sobie tą część płaską. Mhm. A, tu od strony gryf, okej, okay, dobra. Progi, tak, żeby nie naruszyć gryfu. Akurat to jest taki pilnik, który drewna nam nie powinien poniszczyć. Następnie przekręcamy go sobie i tu mamy już wtedy pilnik pod kątem 45 stopni i sobie te progi podpiłowujemy do wewnątrz. Okay. Czasu poświęciłem na przygotowanie takiego gadżetu, który ma mi usprawnić pracę z nabijaniem progów. To jest szablon do gitar o mężurze 25,5 cala i 25 cali. Gotowe, kupione w popularnym sklepie internetowym. Pokażę wam, jak to będzie działać. Kiedy ta postulnica będzie już wyrównana i będzie gotowa do pocięcia, naklejamy to równo z krawędzią. I sobie celujemy w rowek. To jest tak wszystko spiłowane, że nie ma w ogóle ruchu na żadną ze stron. Jest jakby stuprocentowa dokładność. I do tego bierzemy kolejną zabawkę. Małą piłę. Mm-hmm. Made in Japan. Wkładamy sobie ją tu. O kurde, jakżeś sprytnie to zrobił. Nacinamy pod kątem prostym, a chcemy kolejny próg, no to nic nie liczymy. Przesuwamy. Nic nie ten. Przesuwamy na kolejny gwoździk. Kurde. Blokujemy i Oczywiście to będzie podklejone na taśmę dwustronną do tego szablonu, więc na dobrą sprawę
odległość między progami powinna być według wzorca. Tutaj mam kolejny gadżet. To jest rzecz, która jest niezbędna i oczywiście można to zrobić samemu, ale ciężko uzyskać taką precyzję. To jest bloczek do nadawania podstrunicy odpowiedniego radiusa. Tutaj podklejamy papier, to jest 9,5 właśnie. Dla naszego Fendera. Tu podklejamy papier ścierny. Aha, i po prostu szorujesz tym, tak? Szoruję tym. Trzeba sobie przygotować jakieś ustawienie takie, żeby nie mieć tendencji do ruszania się na obie strony. Można sobie, i ja to pewnie zrobię, przypiąć ściskami jakieś dwie deski jako prowadnicy. Żeby nie chodziło, zablokują, to po prostu będzie w stałej pozycji. Jeździmy. Przód, tył, przód, tył, przód, tył. Mówią, że to jest najbardziej monotonna czynność. Tam trzeba przejść przez ileś gradacji tego papieru, że warto zacząć od bardziej agresywnego, potem skończyć na jakimś takim ładnym, gładszym. Ja gram na gitarze od 18 lat i faktycznie tutaj pastor zauważył, że większość chyba generalnie ludzi nie widziała prętu regulacyjnego do gryfu. Korzystam z okazji, że taki pręt właśnie pastor posiada. Że pokażemy wam, jak to wygląda, jak to się montuje i tak naprawdę jak taki pręt regulacyjny w gitarze działa. Górny pręt jest jakby zafiksowany na stałe, dolny pręt jest ruchomy. Kiedy kręcimy w jedną stronę, pręt dolny wygina się, powstaje nam na gryfie taka łódeczka. Jeżeli kręcimy w drugą stronę, to po prostu przez to, że ściągamy tutaj ten dynks na gwincie, górny pręt jest wypychany w górę, bo on ma stałą długość i wtedy nam się tworzy taka górka na gryfie. Nie wiedziałem, że pręt do regulacji gitary to są dwa pręty. Jak większość wynalazków, to są po prostu genialne, proste patenty. Prawda jest taka, że zrobienie takiej gitary zupełnie od zera nie jest zupełnie opłacalne. Bariera wejścia do tej zabawy w robienie gitary jest dosyć wysoka. Chciałbym w przyszłości zrobić jeszcze kilka gitar. Mam przynajmniej na 4 gitary już pomysły. Jeżeli to się uda, no to będę się w to bawił dalej. Trzymam kciuki za to, że gitara jednak będzie grywalna. O czym nie omieszkam was poinformować, bo na pewno wrócimy do tematu, jak gitara będzie gotowa i zrobię o tym odcinek. Także to było tyle na dzisiaj. Z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle zresztą. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa!